panem Krzysztofem Zanussim. Oto nasz miły gość, bardzo, bardzo serdecznie. I pragnę przedstawić Państwu też panią Hannę Hartowicz-Gosińską, Gosińską-Hartowicz. Znają Państwo być może z łamów Przeglądu Polskiego. Ostatnio robiłam wywiady z Andrzejem Wajdą, z Agnieszką Holland i z jej córką Kasią Adamą. Nie wiem, czy tutaj jest na sali pani Anna Freilich, której chciałam szczególnie podziękować, dlatego że to dzięki niej to spotkanie dzisiaj jest możliwe. Pani Anna Freilich spowodowała, że Uniwersytet Kolumbia zaprosił pana Krzysztofa Zanussiego do Nowego Jorku i dzięki temu to spotkanie może się odbyć, także nawet po nieobecność pani Anny bardzo serdecznie za to dziękuję. Tak jak powiedziałam, spotkanie poprowadzi Hanna Kosińska-Hartowicz, fachowiec od filmu taki, jakiego chyba lepszego nie ma, dlatego że skończyła łódzką filmówkę. Współpracowała z panem Krzysztofem Zanussim, współpracowała z Andrzejem Wajdą, współpracowała z Agnieszką Holland, także jest to osoba absolutnie kompetentna i będą Państwo niewątpliwie zadowoleni ze sposobu, w jaki poprowadzi to spotkanie. Przepraszam bardzo, że tak mało mamy miejsc, no ale taka sala, jaka jest, rozepchnąć się jej nie da. Jeżeli ktoś z Państwa chce, może jest w stanie, to może tutaj gdzieś na podłodze nawet można usiąść. No naprawdę krzeseł wieży też nie ma. Także bardzo przepraszam i zapraszam na spotkanie. Oddaję głos pani Hani Hartowicz. Proszę Państwa, ja myślę, że myśmy nie przywitali pana Krzysztofa dosyć gorąco. Bardzo przywitany. Przywitania. Ja myślę, że oczywiście nie muszę pana Krzysztofa, ja chciałabym Państwu tylko przeczytać, tak żebyśmy sobie przypomnieli, listy filmów, które są, które znalazłam na internecie wczoraj i sama się aż zachwyciłam, że można w ciągu ilu lat... Nie słychać! Nie słychać? Dobrze, a teraz? Też nie. A teraz? Też nie. To już nie mają. Nie podłączamy. No więc właśnie, żeby nie tracić czasu... Tu gdzieś to jest, ja to kiedyś... Ja przeczytam filmy, a Państwo sobie będą przypominać, tak żebyśmy później mogli w rozmowie zadawać pytania. Nie da, pokażemy fragment tylko jednego filmu i tylko fragment niestety, ale posłuchajcie Państwo. Struktura kryształu, życie rodzinne, iluminacja, bilans kwartalny, barwy ochronne, spirala, kontrakt, kontans, daun. Daun Kwaje z Lontano, czyli z dalekiego kraju. Z dalekiego kraju, o Janie Pawle II. Imperatyw, rok spokojnego słońca, to jest po angielsku. Paradigma, również we Włoszech robiony, we Francji. Gdziekolwiek jesteś, stan posiadania, życie za życie, dotknięcie ręki, cwał, brat naszego Boga, życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, 2000, suplement persona non grata. Chciałam Państwu przypomnieć, że na Festiwalu Polskich Filmów w roku 2007 persona non grata zwyciężyła i dostała główną nagrodę naszego festiwalu, to znaczy nasza nagroda się nazywa Ponad Granicami dla filmu imienia Krzysztofa Kieślowskiego, dla filmu, który jak gdyby niesie przesłanie Ponad Granicami. Właśnie film persona non grata otrzymał tę nagrodę. Il Sole Nero, Serce na dłoni i to jest 2008, jeszcze jeden film Królowa Jadwiga, prawda? Niezrobiony. Dobrze, ale tych filmów jest bardzo wiele. Pan Krzysztof jest szefem zespołu filmowego Tor w Polsce, tego samego zespołu, w którym powstało większość jego filmów. Jest szefem od 1980 roku. Wcześniej współpracował i robił filmy w zespole Tor. W tym samym zespole powstały te ważne filmy Krzysztofa Kieślowskiego. W tej chwili dwie
jedna niedebiutantka, a druga debiutantka polska, czyli Kasia Adamik, córka Agnieszki Holland, zrobiła film w zespole Tor i pan Krzysztof bardzo pomógł jej w tym, żeby film powstał, Wojsko Bezdomne. Będziemy pokazywać na festiwalu. I druga młoda reżyser polska, Magdalena Piekosz, zrobiła pręgi w zespole Tor, a teraz zrobiła drugi film, Senność, z panią Kożuchowską i z Żebrowskim, który również zaprosimy na festiwal. Festiwal będzie w maju. I zespół chyba jest jednym z najbardziej prężnych zespołów polskich, które w tej chwili, gdzie powstają filmy i gdzie młodzi ludzie zaczynają robić swoje filmy. Pytań do pana Krzysztofa byłoby wiele. Pan Krzysztof jest oczywiście w wielu międzynarodowych filmowych organizacjach, jest laureatem ogromnej ilości nagród. Nie będę tego wszystkiego państwu wymieniała, ale jest to jeden z najwspanialszych i najbardziej znanych polskich reżyserów na świecie. Wizyta w Nowym Jorku, do którego pan Krzysztof przyjeżdża od czasu do czasu, jest na zaproszenie Columbia University. To będzie spotkanie ze studentami, prawda? Jest pan również profesorem w Katowickiej Szkole Filmowej i chciałabym zadać pierwsze pytanie. Zacznijmy od tej młodzieży. Czy jest jakaś zasadnicza różnica między kształceniem i myśleniem młodego pokolenia w Polsce, filmowców, młodego pokolenia filmowców, w Polsce i tutaj? Spotyka się pan ze studentami nowojorskiej uczelni właściwie dosyć często. No i spotyka się pan jakby na co dzień współpracując z młodzieżą, która jest przyszłością polskiego kina. Więc chciałam zadać takie pytanie. Proszę pani, to kłopotliwe dla mnie pytanie, bo ja nie umiem na to odpowiedzieć. Bo strasznie się boję uogólniać, to takie są zwykle powierzchowne uogólnienia. Spotykam tu jakąś bardzo maleńką, wybraną grupę ludzi, którzy mają zwykle dość klarowny pogląd, w jakim społeczeństwie chcą się podobać. I dlatego jest im łatwiej. Amerykańskie społeczeństwo jest klarownie ukształtowane i wiadomo, co znaczy sukces w Ameryce. Natomiast w Polsce żyjemy w okresie transformacji, jeszcze nie bardzo wiadomo, jak się ukształtowało na nowo nasze społeczeństwo, jaka jest jego stratyfikacja i kto do kogo się chce zwrócić. Znaczy, co znaczy sukces? Czy sukcesem jest film Szumowski w zeszłym roku, który się bardzo podoba ograniczonej rzeszy publiczności? Czy sukcesem są ladies, które podobają się ogromnej rzeszy publiczności, ale wszyscy, którzy się na tym filmie śmieją, często potem wychodząc mówią o nim źle, bo tak wypada powiedzieć źle, bo to jest film dość wulgarny. Więc, proszę Państwa, to taką bym widział różnicę. Jeśli widzę różnicę żywą, to dlatego, że przeżywam to od wielu lat, bo ja wykładam także w Rosji. Znaczy, wykładam w różnych miejscach świata, gdzie mnie poproszą, to wykładam. To jest bardzo ciekawe zajęcie. I zwykle z tych wykładów to ja się czegoś uczę, czy moi studenci się uczą, to nie mam zawsze pewności. Natomiast ja się staram dowiedzieć czegoś innego. I moje doświadczenie z Rosją to jest naprawdę duży rozdział mojego życia, bo tam jestem co roku, mam co roku próbkę nowych studentów, widzę szalenie szybką przemianę mentalności i oni mi rzeczywiście dość imponują. Nie swoim jakimś uparażającym talentem, bo to trudno rokować i często te talenty nie są takie oczywiste, ale są biografie. Młodzi Rosjanie mają dzisiaj biografię, czego na Zachodzie się nie spotyka nigdzie. To znaczy człowiek dwudziestoparoletni z reguły jest tabula rasa. Najwięcej to przeżył, to dylemat, który telefon komórkowy zakupić. Natomiast Rosjanie przychodzą i na przykład miła dziewczyna, wdzięczna dziewczyna, 20 parę lat, jeszcze nie ma 30. Pytam ją, jak tam sobie daje radę w życiu. Mówi, no ja już się nie muszę troszczyć, ja mam pieniędzy do końca życia. Pytam, no jak pani to zrobiła, bo ja jeszcze do tego nie doszedłem, a już mam prawie 70. A mówi, nie, no i pani, ja skończyłam prawo, jestem prawnikiem, pracowałam w takiej firmie deweloperskiej, zrobiłam jedną transakcję, wystarczy mi do końca życia, mam parę milionów dolarów odłożonych. No więc dalej pytam, jak to się robi? No mówi, transakcja była duża, to było w Petersburgu, sprzedałam jeden kwartał między czterema ulicami, to jest 36 czy 8 budynków, no to z tego ja mam porządny procent i więcej się nie będę tym zajmować. No dalej zaciekawiony pytam, jak to pani wszystko zrobiła? No co ona zaczyna zdejmować taką kurteczkę i pokazuje mi parę ran postrzałowych, a właściwie blizny na ręku. Mówi, no to na tym polega.
studiach, ale to nie są studia specjalnie tylko dla dziewczyn. Natomiast dziewczyna mi opowiada o swoim projekcie, to chce jakiś film o miłości wśród aniołów, coś bardzo delikatnego. Opowiada mi to wszystko i na pewnym momencie przeprasza, mówi, ja muszę odebrać telefon komórkowy, to jest bardzo ważne, przepraszam pana profesora. Wychodzi na korytarz, nie zamyka drzwi i tam nagle jakby scena z doktora Jekylla i Mr. Hyde'a, to znaczy coś się pomyliło, ta dziewczyna o dwie oktawy niżej schodzi z głosem, tak mówi chrapliwie. I nagle słyszę po rosyjsku do tego telefonu, mówi w mordę pobić go, żeby się krwią zalał, musi być cały zakrwawiony, lać aż się krew poleje i wraca z powrotem do mnie ze scenariuszem o aniołach. No i zamiast pani, no tak nie można. Jak pani zamknęła drzwi, ja musiałam słuchać tej rozmowy, to jestem świadkiem jakiejś zbrodni. Co pani takiego kazała? A przecież to nie żadna zbrodnia, panie profesorze, pani tak tego nie zrozumie. No jednak proszę spróbować mi wytłumaczyć, kto dzisiaj zaleje się krwią z pani powodu. Och, mój proszę, ma długo tłumaczyć. Ja mam małą fabrykę pielmieni, czyli pierożków. Mój kierowca dzisiaj gdzieś miał wypadek za Moskwą, 40 km, ciężarówka z mięsem leży w rowie, linia produkcyjna stoi. Ja muszę jutro dostarczyć te pielmienia. Zadzwoniłabym do mojego konkurenta, który używa 20 ciężarówek na jeden wieczór, więc on by mi odpalił jedną, bo wystarczy, się doleje więcej wody i tam jego pielmienie na tym nic nie straci. Ale niestety on ma kochankę i nie odbiera telefonu komórkowego, bo boi się, że dzwoni żona. Wobec czego ja nie mogę się do niego dodzwonić, więc posyłam moich ochroniarzy, żeby oni po prostu porwali jedną ciężarówkę z jego mięsem. Ale ja go znam, on jest bardzo gwałtowny, więc on będzie podejrzewał, że kierowca wziął łapówkę. Dlatego ja chcę, żeby kierowcę pobili, bo jak będzie zakrwawiony, to on mu uwierzy. A ja jutro dam kierowcy kopertę $1000, on będzie wdzięczny do końca życia. No, co tam wielki problem, się trochę krwią zaleje, to nic takiego. Ale nalegałam, żeby go tak pobili, żeby było widać, bo inaczej to po prostu człowiek będzie skrzywdzony. No i zrozumiałem, że humanizm polega również na tym, że trzeba kogoś tak pobić, żeby się zakrwawił. I to są biografie, to znaczy ci ludzie naprawdę coś przeżyli niezwykłego. I to jest akurat specyfika Rosji, to nie jest nasza specyfika. Nasi studenci nie mają tak ciekawych biografii, bo też i nasza rzeczywistość jest dużo bardziej łagodna, cywilizowana, spokojna. Dziękować Bogu. Wolę taki kraj, w którym się mniej bije po pysku. Aczkolwiek dla sztuki to nie jest korzystne, bo prawda, sztuka najlepiej rodzi się na miejscu jakichś strasznych pól bitewnych. No ale tego w Polsce nie mamy. Więc na pani pytanie nie odpowiedziałem, jak pani rozumie. Ale okrężnie w każdym razie. No i czekam na następne. Już od swoich pierwszych filmów Struktura kryształu, życie rodzinne, iluminacja egzaminował pan trudne położenie, niebezpieczne położenie polskiej inteligencji i kompromisy, na które musiała iść. Film Persona non grata powstał już po tym czasie, powstał już w wolnej Polsce. Główny bohater Wiktor jest jak gdyby wojownikiem tamtej sprawy jeszcze, ale właściwie przegrywa. Ja bym chciała, żebyśmy zobaczyli kilka minut tego filmu, żeby państwo sobie przypomnieli od początku do fortepianu, myślę. I wtedy może porozmawiamy o tym, jaka jest sytuacja tych postaw moralnych, wartości, tych wartości, o których są właściwie wszystkie pana filmy w dzisiejszym świecie, w Polsce, nie w Rosji. To jeżeli ktoś umie włączyć nam początek filmu. I trzeba jeszcze by tak o na nie zdymasz. No właśnie, ponieważ technika zawodzi, to ja spróbuję coś opowiedzieć. Już jest film. To jest film sprzed kilku lat dotyczący naszej dyplomacji i właśnie dyplomacji rosyjskiej. Bardzo mi zależało, żeby zderzyć te dwa światy, bo małośmy o Rosjanach mówili w naszej kulturze. Więcej rozprawialiśmy się z Niemcami, a dużo mniej z Rosjanami. I stąd ten film jest tak pomyślany, żeby adwersarzem, przeciwnikiem mojego bohatera był z kolei rosyjski, triumfujący dyplomata, którego gra Nikita Michałkow. I tu pewnie państwo widzą początek filmu, czyli to jest historia człowieka modelowana, dziś to można powiedzieć otwarcie, to nie jest nic niedyskretnego.
To jest historia bardzo podobna do historii pana Stefana Mellera, który był ambasadorem w Paryżu i w trakcie swojej służby paryskiej właśnie był też przyjacielem Zbyszka Zapasiewicza i z tego pokolenia człowiekiem. Potem był ministrem spraw zagranicznych i przed rokiem zmarł, dlatego już tak mówię o tym bez żenady. A historia śmierci jego żony i tego, jak on stracił ochotę do życia, jakby była pierwszym punktem wyjścia do tego filmu. Stefan znał scenariusz, widział film jako pierwszy, więc jakby mam poczucie, że wobec niego nie byłem niedyskretny. Widzicie tutaj Państwo panią Golanko prawdopodobnie na ekranie, która się pojawia tylko na fotografiach i na moment tylko żywa. To przemiła gwiazda naszych lat 60. i 70., która się sama wycofała z kariery aktorskiej, uważając, że dużo mniej ją to interesuje niż praca w montażu i była świętą montażystką. Muzyka Wojciech Kila. Oczywiście. Ale rzeczywiście, czy można by nacisnąć na jakiś guzik, żeby światło zgasić? Byłoby dużo lepiej, tak. Pewnie widać. Dwie osoby. Edward Kłosiński. Też nieżyjący już dzisiaj. O, jeszcze gdyby te przednie zgasić. O, wspaniale. Wprowadzę do filmu, reszta dzieje się w Urugwaju. I do tej rozmowy o zasadach z Rosjaninem jeszcze mój bohater wraca. I sprawa zostaje, no tak jak zawsze w życiu, nierozstrzygnięta. Ludzie, którzy stawiali sobie takie bardzo wysokie ideały, oczywiście muszą przeżyć rozczarowanie, taki jest porządek świata, jednak trzeba sobie te wysokie ideały stawiać. I trzeba wiedzieć, że nigdy nie zostaną spełnione. Myślę, że Państwo tutaj w Ameryce dzisiaj macie bardzo podobną sytuację, bo jak patrzę na taki klimat, w jakim Państwa nowy prezydent wchodzi do władzy, to jest takie wrażenie, że no teraz wszystko się zmieni na lepsze. No wiadomo, że nawet jak będzie miał bardzo udaną prezydenturę, to tylko troszeczkę się zmieni na lepsze, bo więcej na świecie zmienić się nigdy nie może. I trzeba wiedzieć, że to się nie da i wierzyć, że się da jednocześnie. To jest jakaś sprzeczność, ale na tym pewna dynamika życia polega. I dlatego tak ustawiłem mojego bohatera. On jest z tej formacji, która odchodzi. To jest moje pokolenie. To jest pokolenie, które swoje zrobiło i teraz no, jest rozczarowane, że to nie wyszło tak dobrze, jak żeśmy chcieli. Chociaż myślę, że wyszło dużo lepiej, niż mogło wyjść, więc też nie mamy co tak bardzo narzekać. Ale narzekać lubimy, więc to też z tym nam jest do twarzy. Natomiast jest nowe pokolenie i ono musi teraz ciągnąć dalej i mieć znowu wielkie nadzieje i wielkie złudzenia czasami, żeby nabrać natchnienia do tego, żeby coś w tym świecie poprawić. Natomiast z Rosjanami rzeczywiście rozmowa jest trudna, bo u nich często powraca taki motyw fatalistyczny, że nic się nie da poprawić, nic się nie da zmienić, że nie było warto. Nie było warto obalać komunizmu, bo cóż z tego, no mamy lepszą ekonomikę, ale dalej jest też źle i dużo jest biednych, więc wszystko jest dalej beznadziejne. I to mówi później Nikita Michałkow, bardzo zresztą do tego przekonany. On te swoje teksty, które ja mu napisałem, przyjął z całym dobrodziejstwem inwentarza. I w rosyjskiej recepcji, ten film miał dobry ogląd w Rosji, był bardzo szeroko oglądany, to właśnie oni uważają, że to jest pozytywny bohater, a mój polski bohater jest takim typowym polskim, no, malkontentem, ale przede wszystkim typowym polskim idealistą, który sobie marzy o rzeczach nierealnych, jako przyzwoitym świecie. No więc taka była mniej więcej historia tego filmu. Natomiast ja zrobiłem teraz następny, do którego jestem bardzo często przywiązany, bo on bardzo został źle przyjęty w Polsce. Z kolei jest dobrze przyjęty za granicą, więc nie tak całkiem się chyba pomyliłem. Ale to jest ten dalszy ciąg tego samego tematu. To jest to pytanie o to, czy żyjemy w świecie, w którym wszystkie podstawowe wartości można zakwestionować. Czy mamy ulec postmodernizmowi, który mówi, że prawda, dobro i piękno nie istnieją, niczym się nie różnią od kłamstwa, brzydoty i zła, że wszystko jest przemieszane. Czy jednak ten podział musi istnieć na to, żebyśmy w tym świecie funkcjonowali? Próbowałem o to zapytać, ponieważ zrobiłem to w komedii, to gdzieś na świecie ludzie dość czytają dość klarownie, a w Polsce poza paroma krytykami większość tego nie zrozumiała kompletnie, co mnie oczywiście dotknęło ogromnie, ale trudno, tak czasami bywa, że człowiek się ze swoim światem rozminie. W każdym razie, jakby Państwo mieli okazję oglądać Serce na dłoni, ono wchodzi niedługo na ekran, wchodzi niedługo w DVD. Jest zrobione we współ z Ukrainą z kolei i jest taką koprodukcją
w drugim kierunku, który też wydaje mi się interesujący. Ale ja już nie za dużo mówię, a tu są i pytania, i z sali jest już jakieś gotowe pytanie, także nie mogę reglamentować. Tak, jeszcze wracając chwileczkę, wracając do ostatniego filmu pana Krzysztofa Serce na dłoni. Zagrał tam jeden z najznakomitszych aktorów ukraińskich, Bohdan Stupka, a w tym filmie widzieli państwo oczywiście wspaniałych polskich aktorów i Michałkowa. Wiem, że pisze pan scenariusze do wszystkich swoich filmów. To jest niesamowite w ogóle przy tej ilości dzieł i utworów, które pan wyreżyserował. Ale kiedy pan pisze te scenariusze, to ma pan na myśli danego aktora? Na przykład wiedział pan, że tu zagra Zapasiewicz i Daniel Olbryski, wiedział pan, że zagra Stupka i Doda w filmie Serce na dłoni, co o czym oczywiście państwo wiedzą najlepiej. Nie, o Dodzie nie wiedziałem, nie wiedziałem, kto będzie jakąś piosenkareczką, która tam wystąpi, ale wiedziałem, że będzie to ktoś, kto ma uosabiać najniższą kulturę popularną i który ma się na końcu nawrócić na kulturę wysoką, czego ja myślę, że publiczność to zauważyła, krytycy nie bardzo. Ona to zauważyła. Ona się tym bardzo ubawiła, tak. Ona się przestawiła? No, mało tego, ona się naprawdę, bo ona nieźle śpiewa, ona ma dość dobrze ustawionych głos, to jest muzykalna osoba, to nie jest osoba, która wygrała swoją karierę na loterii, ona ją zapracowała, taką jaką jest ta kariera, ale ona na nią zapracowała uczciwie. Dlatego mam do niej pewien respekt jako do osoby, bo to jest ciężko pracująca dziewucha, ma 20 parę lat, potworne pieniądze i wie doskonale, że żyje ze skandali, dlatego te skandale robi. Nie musi ich robić, robi je dlatego, że jej służą w karierze, to znaczy, że publiczność o to prosi. Gdyby nie prosiła, to ona by robiła coś innego. Ona jest doskonale przytomna w tych sprawach i wie, co robić. Ale nie chcę już o niej mówić, bo to jest w końcu, no, występuje w moim filmie półtorej minuty, a dużo dłużej się o niej mówi później. Natomiast rzeczywiście ja często piszę filmy pod różnych aktorów, bardzo mnie to pociąga, taka możliwość. I ostatnio właśnie mam taki przykry zawód, jeszcze nie przesądzone, może coś z tego wyjdzie, może nie. Napisałem na pewną sugestię producentów film dla Sophie Loren, która jest też takim bardzo trudnym do użycia tematem. Znaczy, co zrobić z osobą, która ma podejrzewam 73 lata, jak ją odwiedzałem rok temu. No wyglądała na moją córkę, jeśli nie na moją wnuczkę. No nie wiedziałem, co jest starsza ode mnie. No nie wiadomo, co z tym zrobić, no bo nie wiem, czy to dzieło przyrody, czy chirurgii plastycznej. To bez znaczenia, no ona rzeczywiście wygląda cudownie. Powiedziała zresztą rzecz tak wzruszającą, że wszystkim państwu to opowiadam z satysfakcją, bo ona tego nie sprzedaje publicznie. Powiedziała, kiedy siedzieliśmy przy obiedzie i ona skubała jakąś rybkę i nagle tak powiedziała, no pan już, ja troszkę powiedziałem jej swoje życie, więc ona mówi, ja muszę panu coś ze swojego opowiedzieć. No pan wie, że ja się urodziłam w bardzo biednej rodzinie i właściwie do dojrzałości ja się nigdy nie najadłam do syta. Ja zawsze byłam głodnawa. I proszę pana, teraz ja mam biżuterię, brylanty, akcje, ogromne pieniądze i dalej ja dziubię jakąś rybkę, proszę pana, ja bym tak chciała zjeść pełen talerz tego makaronu, który ciągle reklamuję, ale nie mogę, bo ja muszę być szczupła. Mówi, ja już do końca życia nie będę tym, kim chciałabym być naprawdę, tłustą włoską babą. Tylko muszę być zwiewną, prawda, takim wybrykiem przyrody, no bo to nie jest normalne, żeby ktoś miał 73 lata i wyglądał na młódkę, a jej się to udało. Ze wszystkimi cenami, które za to płaci, ale akurat z nią jest kłopot, że z finansowaniem okazało się to trudne i jacyś tacy państwo od marketingu, bo to jednak chodzi o duże pieniądze, zrobili sondaż i powiedzieli, że trudność z Sophią Loren jest taka, że ona nie została w pamięci ludzkiej w żadnej wielkiej roli, bo to nie jest wielka aktorka. Została Anikita Michałkow, zdaje się, był znakomicie obsadzony, z tym, że w tej chwili płaci za to też cenę. Nie wiem, czy pan już stowarzyszenia. A nie jest awantura, no skąd rzecz, no stowarzyszenie nie jest już stowarzyszenie, bo on je unieważnił. Nie, to jest człowiek o wielkiej pasji do władzy i o tym nie będę mówił, bo życie prywatne aktorów, a jednak pasja do władzy jest częścią prywatnego ich życia. To jest kompletnie poza mną, to znaczy ja znam dobrze Nikitę i całkowicie się z nim nie solidaryzuję w jego społecznych, politycznych i publicznych działaniach, ale to jest jego specyfika, on w tym jest. Na pewno gdyby był w Polsce, to bym nie na niego głosował, ale koledzy głosują i stowarzyszenie on potrafił steroryzować, jest zaprzyjaźniony z każdą władzą i to bardzo wysoko.
Nie jestem upoważniony do pojadania anegdot o jego życiu, ale one są pasjonujące, bo to naprawdę jest wiek XVII, to są rzeczy, o których no, nam się normalnie nie śniło. Co znaczy dzisiejszy rosyjski feudalizm i jak żyją i co mają ludzie, którzy są bliscy władzy. No ale publicznie tego opowiadać nie powinienem, bo jednak są to plotki towarzyskie, natomiast są one wstrząsające. To wróćmy wobec tego jeszcze do... Pan pytanie, proszę. Ja chciałem pana zapytać właściwie, bo ostatnio taka wielka rzecz się zdarzyła, mianowicie pan skoczył do teatru, zdaje się, tak? I wyreżyserował pan Romulusa Wielkiego. Więc pytanie pierwsze jest, dlaczego zostawił pan te tematy egzystencjalne, skacząc do Romulusa? Pana dziury matce jest bardzo egzystencjalne. Nie, ale moje, ja tego dokładnie nie widziałem, tylko ja widziałem ten cały szum, który w Polsce obecnie recenzji. Chodzi o to, że to był Romulus pytanie. Ostatni. Okay. Pytanie, to jest, dlaczego dobrze. Teatr, tak? Tak, nie. Ja jeszcze chcę skomentować jedną rzecz. Chodzi o to, że jakby pan skoczył do tematów szerszych, Romulus ostatni, to jest rok 476, Romulus jest ostatnim cesarzem Cesarstwa Zachodniego i ja mam wrażenie, że pan jakby chce tutaj, wieszczy pan tą sytuację, która zdarzyła się właściwie głównie nie w Polsce, tylko tutaj, bo w Polsce jeszcze ten optymizm na wzrastającej krzywej. Pan jest fizykiem, największym fizykiem kulturalno-politycznym. Pytanie jest takie, dlaczego pan tam użył, bo to jest komediowe, a to było raczej tragiczne zakończenie Cesarstwa Rzymskiego, bo on został zabity w czasie przeglądu. Pytanie jest takie, dlaczego? Dlaczego pan w formie komediowej, bo tam Romulus ma napisane spieprzaj dziadu. Spieprzaj dziadu i po prostu 70 czy 80% krytyków uważa, że to jest no, hańba. I pytanie jest proste. Dlaczego pan przeszedł do takich wielkich, bo to jest bądź co bądź wielki temat. Tak? No tak, ale widzi pan, odpowiem panu, że to jest też dość wielki pisarz i on używając tego motywu, który oczywiście potraktował anachronicznie i cała sztuka jest anachroniczna, pełna nieścisłości historycznych, ona jest jednak metaforą czegoś, co pasuje dość mocno do dzisiejszej sytuacji i tak to publiczność odbiera, dlatego że to trafiło w pewien nerw publiczności, ponieważ wszyscy czujemy, że nasza cywilizacja wątpi w swoje podstawy. Dlatego się kończy. Bo jej nic nie brakuje. Nie brakuje ani surowców, ani technologii, ani rozwoju, ani pieniędzy. Tylko wiary nam brakuje, że my mamy jakieś posłannictwo. No, oczywiście. I stąd wydawało mi się, że warto do tej sztuki rękę przyłożyć. A już to, co o niej pisano, to znowu bym odłożył trochę na bok. Widzicie państwo, tego może z Nowego Jorku nie widać, ale w kraju my przeżywamy takie różne spazmy. I ja akurat teraz znalazłem się w takim momencie, kiedy jestem szalenie dla bardzo wielu ludzi niewygodny. Bardzo mnie to zresztą pochlebia, bo ja myślałem, że już jestem na tyle stary, że już się nikt nie musi mną przejmować. A jednak jest jakaś taka próba i walki pokoleń, i jednak w ogromnym stopniu walki zapatrywań. I ponieważ ja mam te swoje zapatrywania, którymi się nie kryję, i one są bardzo na przekór temu, co dzisiaj jest modne, to jakby tolerancja polska tutaj się w dużym stopniu wyczerpała. No znaczy nie wszyscy, bo w końcu miałem też i dobre, doskonałe nawet recenzje niektórych, ale wszystko wchodzi od razu w taki młyn walki ideologicznej. I w tej walce ideologicznej nie istnieją właściwie argumenty, istnieje tylko rozpoznanie, tak jak wiecie, w samolotach wojskowych, swój obcy. A ponieważ ja dla wszystkich jestem obcy i bardzo o to zabiegam, bardzo się cieszę z tego, że ani lewica, ani prawica nie uważa mnie za swojego człowieka. Nie mam nigdzie żadnej gwarantowanej gazety, która by zawsze o mnie napisała dobrze, bo kiedy większość moich kolegów ma takie zakorzenienia, ma takie swoje kotwice i wie, że swojego nie ruszą. Otóż mnie się ten stan wydaje dosyć szkaradny, ja takiej Polski nie lubię, więc się w to nie wpisuję, po prostu wolę być krnąbrny i narażam się wszystkim. No i teraz to się skumulowało. I zostałem rzeczywiście wymłócony potwornie przez kilka gazet takich, no po prostu wściekłych, które mi odmawiały w ogóle prawa do uprawiania zawodu. No ale ponieważ to było z przesadą, no więc ktoś inny w końcu się też
zwrócił z pewnym apelem o rozsądek, a ja to przeżyję, mam nadzieję, jeszcze nie będę się tym specjalnie załamywał. No ma napisane z pierwszej dziadu, bo według tekstu pana Dürremata jest tam napisany antypaństwowy slogan. No więc akurat dzisiaj aktualnym antypaństwowym sloganem jest aluzja do bardzo niezręcznego powiedzenia naszego aktualnego prezydenta. I myślę, że pan Dürremat byłby rad, gdyby to zobaczył na tej tarczy. Nie jest to zwrotny punkt akcji. To jest bardzo błaha sprawa i myślę, że nikt by tego specjalnie nie zauważył inaczej tylko jak drobnego dowcipu. Tyle samo tam jest dowcipów na temat znoszenia jajek i przez kury, i przez cesarzy. I to jest po prostu tak w tej konwencji utrzymane. Także to myślę, że na odbioru sztuki większego znaczenia nie ma. No właśnie, a teraz czy przechodzimy już do pytań, czy jeszcze pani coś ciągnie? Czy można trochę krótsze pytanie zadać? Proszę bardzo. Naprawdę, proszę państwa, pytanie, dobrze? To po prostu z parteru. Ja ostatnio widziałem pana dwa filmy. Jeden to był chyba 84 rok. Rok spokojnego słońca. Czy pan mógłby coś powiedzieć? Były jakieś naciski na pana w sprawie tego filmu? A drugi film, który widziałem, no to była mowa, bo ja przyszedłem później. To był oczywiście ten film z panem Michałkowem. Bo to jest też taki trochę delikatny temat, ale dobrze, że taki film się w ogóle ukazał. Stosunki polsko-rosyjskie w takim miejscu akurat. Robana, co do filmu? Jeszcze jedno pytanie. Tak. Czy to jest oparte jeden i drugi film na prawdziwych wydarzeniach, czy to jest po prostu... Tak, ja właściwie wszystko tak jak co opisuję, to zwykle czerpię z życia. Nie mam takiej odwagi, żeby czerpać z czystej fantazji, więc zwykle coś mnie... Tak upoważnia, że jak wiem, że coś takiego się stało, to wtedy śmielej o tym opowiadam. Historia z Nitym Michałkowem jest złożona z jakichś trzech elementów, z czego jeden ujawniłem, bo zmarł niedawno pan Meller, a tam jest po części jego historia. Po części dwóch innych ludzi, tego Rosjanina, który nie tak daleko zaszedł, ale był ktoś taki w tamtych latach i spotykałem go nie tak dawno. Więc z tego to ukleiłem, to się po prostu ukleja z takich faktów. Za filmem Rok spokojnego słońca też stoi jakaś prawdziwa historia. Długo się z nią nosiłem i kiedy już była nakręcona, niestety bohaterka nie żyła. Była to skromna osoba gdzieś na prowincji, którą mi ktoś przedstawił, opowiadając jej historię. Bardzo mnie to przejęło, ale ponad 10 lat nie robiłem tego filmu i ta pani już nie dożyła premiery, więc pewnie nie dowiedziała się, chyba że z tamtego świata, że taki film powstał na troszkę motywie podobnym do jej własnego życia. Z tym filmem były rzeczywiście awantury w tym okresie PRL-u. Też mówiąc szczerze, troszkę wymyślone, to znaczy różne frakcje partyjne walczyły na moich plecach i wydano mi wtedy po raz pierwszy takie polecenie, że wolno było w tym filmie pisać albo źle, albo wcale. I niestety paru przedtem dość przyzwoitych żurnalistów jednak zdecydowało się skorzystać z okazji i napisać według instrukcji, a wszyscy poważniejsi, przyzwoici krytycy odmówili recenzji, stąd nie było prawie wcale recenzji, bo z tych poważnych nikt się nie napisał, bo była instrukcja, że tylko złe będą drukowane, a resztę zdejmowała cenzura. Nie była to wielka tragedia, bo publiczność. Z czasu Jaruzelskiego, czyli rok 84. To tak, że Ralf dostał główną nagrodę Wenecji jednocześnie, więc ja też nie byłem specjalnie wrażliwy na głosy partyjnej prasy. A ich bardzo rozwścieczyło to, że tu jest obraz tych lat powojennych pokazany smutno. To miały być, prawda, lat triumf Polski Ludowej, a ja pokazuję to wejście Rosjan jako coś, co ludzie przyjmują ze smutkiem i cały klimat tego jest przygnębiający. To był taki motyw ideologiczny. Ale do tego doszedł inny motyw, o którym opowiadam z pewnym ryzykiem, bo nie mam dowodów, ale mam poszlaki. Mianowicie, ponieważ wtedy toczyły się walki na dworze pierwszego sekretarza, którym był pan Jaruzelski, więc młody, nieżyjący, zresztą dzisiaj już sekretarz partii, pan Świrgoń, podpowiedział, że ten film jest... Tutaj gdyby pan chciał być kojarzony ze swoim filmem, który to pan jako pierwszy wymienił, Nie pan mnie da to, to znaczy pan mnie nie nabierze na to podstępne pytanie, bo każdy z państwa ma swój wybór, ja nikomu nie mogę zabronić, żeby mu się inny film podobał, żeby się jakikolwiek podobał, to ja już jestem szczęśliwy. A proszę sobie wybierać, jest tego dużo. Także jak się komuś jeden mój film podoba, wszystko jedno który, to ja jestem i tak zachwycony. Mnie nie wolno wskazywać palcem, to tak jakby gospodyni przyjechała, zrobiła kolację i mówiła, ale tylko zupa, proszę państwa, reszta mi się... Nie no, niekoniecznie, a może pieczyste jest lepsze, może ciasto nam się udało. Państwo wolą, mnie się o to nie pytać. Właśnie.
A co jest wobec tego najważniejsze dla pana w pana pracy? Filmowej, jako pedagoga, jako szefa zespołu, gdzie zaczynają pracować i powstają nowe filmy, jako jurora międzynarodowych festiwali filmowych, ale przede wszystkim jako reżysera teatralnego, telewizyjnego, wiele powstało filmów telewizyjnych, no i przede wszystkim filmowego. Proszę pani, jaka jest cena tego sukcesu i co to jest ten sukces? Drugie pytanie jest gorsze, co to jest ten sukces? No bo bywa, że człowiek jest noszony na rękach, chwalony nie bardzo za to, na czym mu naprawdę zależy i to jest wtedy taki gorzki sukces. Bywa tak, że wydaje mi się, że zrobiłem coś dobrego, a właśnie to się ludziom nie podoba. No i wtedy zastanawiam się, czy ja jestem w błędzie, czy ludzie są w błędzie, czy gdzie jest błąd. I tak też bywa. Jednak coś w końcu zostaje, człowiek ma poczucie, że to chyba wyszło, że to się chyba udało, że to jest chyba dobra scena, że to jest chyba dobra opowieść, niezależnie od tego, jak to było przyjęte. Już tyle lat żyję, w tylu miejscach świata pokazywałem swoje filmy, wiem, jak one są inaczej odbierane, że na inne filmy zwracają uwagę w Rosji, a na inne w Ameryce. Inne są cenione we Francji, inne nawet we Włoszech. To są takie różnice, że nie mam się powodu specjalnie nad tym już zastanawiać. Cieszę się, jak jakikolwiek film chwyta i cieszę się, jak chwyta w tej sferze, na której mnie najbardziej zależało, bo na przykład Barwy ochronne były moim na pewno w Polsce takim najefektowniejszym sukcesem, ale one się wtedy podobały głównie dlatego, że tam zobaczono, że ja pokazuję język władzy. A ja ten język pokazywałem i wcześniej, i później. To nie było dla mnie najważniejsze. Natomiast wiele rzeczy z Barw ochronnych wtedy umknęło. Nikt tego nie zauważył. Dzisiaj, jak to ludzie oglądają, to widzą, że tam o coś innego jeszcze chodziło. Że tam była jakiś cały dyskurs na temat kultury i natury. Coś, co mnie bardzo emocjonuje, nawet w warstwie czysto retorycznej. Bardzo lubię przekorę w tym podejściu do natury, o której ludzie dzisiaj wygadują niewiarygodne głupstwa. Jesteśmy społecznością miejską. I zrobiliśmy z natury jakąś taką idiotyczną zabawkę. Przecież natura jest nam wroga, natura jest najczęściej szkodliwa. Ludzie mówią z jakimś uniesieniem, egzaltacją o naturalnych środkach na przykład. A co z tego, że naturalne? To przecież niedobre. Sokratesa otruto naturalną trucizną. To co ja mam mówić, że jak naturalne, to zdrowe? Nie, właśnie, może jak chemiczne, to czyste. To są głupstwa, które się tak wklepują w język, bo codziennie w gazecie jest to napisane. I nie wiadomo, o coż to właściwie chodzi, prawda? Złośćczą mnie ekolodzy, dlatego że mówią niesłychaną ilość kontrowersyjnych głupot, chociaż na pewno planety trzeba ratować, tylko że ja im nie wierzę, że oni wiedzą, o co to chodzi. Bo jak się dowiaduje, że jeden samochód wydziela tyle CO2, co jedna krowa, to trzeba zacząć od tego, żeby nie jeść mięsa. To byłby wspaniałym aktem, żeby porzucić jedzenie mięsa na przykład. No i to byłaby akcja, którą bym się podpisał, chociaż strasznie lubię bewsztyki. Ale coś jest tym niegodnego, że zjadamy naszych czworonożnych braci. Więc może, ale jakby to się od reformy moralnej zaczynało, to się podpiszę od razu. A jak to są takie jakieś luźne okrzyki, że nagle róbmy coś albo nie róbmy czegoś, to mam ochotę się sprzeciwić. Znaczy, przekora jest też naturą artysty, a szczególnie jeżeli z Polski pochodzi, wiecie państwo, my jesteśmy wyjątkowo wychowani do przekory i niestety czasem nam to na złe wychodzi, a czasem na dobre, bo jednak właśnie w Polsce jest dużo fermentu przez to, że ludzie często potrafią iść na przekór i nie iść w stadzie, tak jak powiedzmy są narody, w których ta stadność jest bardzo ceniona. I to nawet nasze sąsiednie narody. Ja jeszcze chciałabym wrócić do spraw powstawania filmów w Polsce dzisiaj. Kiedy wyjeżdżałam z Polski bardzo dawno już temu, były zespoły filmowe, powstawały filmy pod kierownictwem artystycznym. Właściwie podobnie działa w tej chwili pana zespół Tor, ale mamy nowe władze od 2 lat filmowe i chciałam pana zapytać, czy to dobrze, czy źle, że jest coś takiego, jak gdyby Ministerstwo Filmu, które decyduje o tym, jakie filmy będą produkowane, kto będzie je robił, ile pieniędzy dostaną i tak dalej. Czy za tamtych czasów, które ja pamiętam, to nie było lepiej? Proszę pani, za tamtych czasów, które pani pamięta, to ja dużo lepiej biegałem na setkę niż dzisiaj. Ale to nie jest zasługa pana Gomułki i ja dlatego do tamtych czasów nie wracam z żadną nostalgią, chociaż byłem w nich młody i oczywiście i dużo szczuplejszy niż dzisiaj. Więc to są rzeczy, wie pani, nieporównywalne. W tej chwili jest system, który znalazł dobre zasilanie. Mamy prawo filmowe, które jest zasilane pieniędzmi z reklamy, która idzie w telewizji przede wszystkim. I z biletów. Jest to dobry system powtórzony po Francji, mimo straszliwej dywersji, którą robiły
amerykańskie wytwórnie i cały lobbying amerykański był ogromny w Polsce, bardzo zresztą dużo antyamerykańskich nastrojów wzbudził wtedy, bo to było niezgodne z interesem no właśnie tych majors, a jednak oni przegrali. Przegrali o parę włosów w poprzednim parlamencie, ale nie udało się z tego prawa zablokować, natomiast w Czechach się udało. Lobbying amerykański w Czechach był potężny, tak jak we Włoszech, i nigdy podobne prawo nie przeszło. A takie prawo jest z kolei we Francji, myśmy się na francuskim prawie oparli. Polega to na tym, że po prostu 1,5%, więc w końcu niewielka suma od zysków z całej reklamy w telewizji prywatnej i publicznej oraz 1,5% ze wszystkich sprzedanych biletów, to też malusieńka suma, idzie na produkcję narodową, którą dysponuje w kolegialny sposób Instytut Filmowy. I mówiąc prawdę, ja nie słyszę o jakichś tragediach, żeby dobre produkty były niesubwencjonowane. Raczej słyszę to jak zwykle, że wydają pieniądze, bo trzeba je wydać, nawet jak projekty są marne, to w końcu pieniądze dostaną. Te pieniądze nie otwierają drogi do zrobienia filmów, one zawsze sięgają połowy budżetu, a tą drugą połowę trzeba złapać, znaleźć na rynku i ten rynek jest słaby i stąd ciągle robić filmy jest trudno, no ale kto nam obiecał, że będzie łatwo z kolei? No przecież ja mam się temu dziwić, a co jest łatwo w życiu? No nic wartościowego nie przychodzi łatwo. Więc to, że film jest zrobić trudno, to jest normalne, tak jest wszędzie i tak jest i u nas. Nie jest bardzo trudno, jest łatwo teraz zadebiutować. Z kolei młodzi się strasznie boją debiutować. Boją się, bo wiedzą, że najczęściej robi się jeden film i na tym się kariera kończy. Wobec tego odkładają to na później. A mają wiele pokus, bo można robić jakieś anonimowe seriale, można robić jeszcze bardziej anonimowe reklamy i spłacić raty za domek i, prawda, zapłacić za studia dla dzieci. A potem nagle debiutant ma 50 i mówi, teraz chciałbym być młody, to jest już trochę późno. Też tak się zdarza. Ale są producenci z prawdziwego zdarzenia, jest tych kilku producentów państwowych, do których ja się zaliczam. Ja nie robię filmów dla własnego zysku, tylko robię te filmy dla... to, co zarobimy, to wkładamy w następną produkcję. Taki mamy zamknięty obieg. Nikt mnie nie subwencjonuje, nie dostaje żadnych pieniędzy na utrzymanie tego zespołu, ale co zarobimy, to mamy prawo i obowiązek wkładać w następne produkcje. Takich zespołów jest 4 czy 5, z czego 3 przynajmniej działają dobrze, a z kolei są prywatni producenci, którzy różnią się od nas minimalnie tym, że mają mniejszą bibliotekę. My handlujemy filmami, które wyprodukowaliśmy dawniej. No i taki to jest system. Nie jest on specjalnie zły, nie jest specjalnie dobry. O sztuce decyduje w mniejszym stopniu system ekonomiczny, w dużo większym stopniu stan ducha twórców. A z tym stanem ducha jest gorzej. No bo jesteśmy w takim momencie zamętu, kiedy nie bardzo wiadomo, czy chcemy być modni i chcemy ścigać się z zachodnią Europą w tym, co często w zachodniej Europie wydaje mnie się głupie i niewarte ścigania. Czy też mamy odwagę być odmienni, a jeśli odmienni, to jacy właściwie? Czy trwamy przy jakichś przekonaniach, wartościach, czy też przeciwnie, chcemy wszystko obalić i udowodnić, że nic nie ma. No tutaj jest chyba największy zamęt i szczerze powiem, czuję wielką pustkę właśnie w tej sferze krytyki, bo tak jak mieliśmy za komuny, mimo całych ograniczeń, krytykę myślącą, krytykę, która próbowała dociekać, co my robimy i nam samym uświadomić, co to znaczy, co w tym jest dobre, co złe. Tacy pisarze, jak byli wtedy, jak Konrad Eberhard, no przede wszystkim Bolesław Michałek, to były wielkie autorytety i ich zdanie było bardzo ważne dla nas wszystkich. Nie musiało być pochlebne. Pamiętam, jak dostałem bardzo złe, znaczy bardzo głęboko krytyczną recenzję jednego z moich najbliższych mi filmów, Konstansu, od Jana Józefa Szczepańskiego, wielkiego pisarza. I to była recenzja, która coś naprawdę mi uświadomiła o mnie samym, o moim życiu. Zrozumiałem, że on wypatrzył we mnie jakiś defekt, którego ja sam nie zauważam. I to są recenzenci, których będę chwalił do końca życia. Znaczy nie przypuszczajcie Państwo, że jestem tak niechętnie nastawiony do krytyki na zawsze. Ale ten rodzaj szczeniactwa, głuptactwa, który się w tej chwili pleni, ta bezmyślność, to gdakanie powszechne, no po prostu to są disc jockeye, którzy piszą jakieś głupstwa, nikt z nich nie ma nazwiska, jak wyleci z redakcji, to już nikt nie wie, kto to jest, bo pisze pismo, a nie pisze autor. To są jakieś osoby zupełnie anonimowe. Najważniejsze...